Witam Was serdecznie, kochani. Sylwia Kocoń z Duchy Materii. Chciałam dzisiaj z Wami podzielić się swoim własnym, kolejnym, niedawno ponownie zainicjowanym procesem związanym z kandydozą, z kandidą. Z czymś, co nie tylko ja sobie tam mogę wierzyć, nie wierzyć, natomiast czytałam z wielu źródeł, że tak naprawdę zamieszkuje organizm, no praktycznie większości z nas, na co oczywiście nie jesteśmy najczęściej testowani. Lekarze nam nie zalecają tego, co jest po prostu dla mnie i dla wielu osób, które już się tą tematyką jakby głębiej zainteresowały, jest zupełnie nie tylko niezrozumiałe, ale po prostu zupełnie absurdalne. Natomiast jak większość rzeczy w obecnych czasach, w naszym tutaj obecnym świecie, można to jedynie po prostu akceptować i ponownie powrócić do tego, do przejęcia pełnej odpowiedzialności za swoje własne życie i do tego, że jeżeli chcemy dokonywać jakichś pozytywnych zmian w jakości naszego życia, w tym, w jaki sposób się czujemy, jak korzystamy, czy się bawimy życiem, czy też jesteśmy cały czas zdołowani, negatywni, niezadowoleni, zmęczeni, my mamy na to wpływ, to jest tylko i wyłącznie nasza osobista decyzja i nie zwalajmy tej odpowiedzialności, nie przenośmy jej na nikogo innego, bo bardzo często to robimy, ponieważ jesteśmy w taki sposób po prostu zaprogramowani, wyuczeni, uwarunkowani, w taki sposób społeczeństwo nas wychowuje. I tutaj chociażby w przypadku właśnie spraw zdrowotnych, kwestii naszego fizycznego samopoczucia, jesteśmy nauczeni, że odpowiedzialność za nasze zdrowie jest spychana właśnie na osoby, które są w tym kierunku wyspecjalizowane, wykształcone, czyli właśnie na lekarzy. I tutaj też nawet już w momencie, kiedy mamy głębszą wiedzę na temat właśnie czy to kandydozy, czy jakichkolwiek innych schorzeń, czegokolwiek po prostu, to tak naprawdę zdajemy sobie po pierwsze sprawę, że medycyna, klasyczna medycyna nie jest w stanie dostarczyć nam ani informacji, ani praktycznie w żaden sposób pomóc nam w tych aspektach, w tym temacie, ponieważ nie jest to nawet, to nie jest zła wola lekarzy, to nie o to chodzi. Tutaj też nie chodzi o to, żeby szukać winnych. Są to ludzie bardzo często, które naprawdę chcą pomagać, którzy mają cudowne intencje, wielkie, otwarte, kochające serca i idą szkolić się w tym kierunku, ponieważ czują, że chcą właśnie przyczyniać się do lepszego samopoczucia ludzi na świecie, w swoim otoczeniu, gdziekolwiek. Natomiast oni nie są do tego przygotowani, oni nie są w odpowiedni sposób kształceni, oni po prostu się w tych tematach nie orientują. Dlatego później sposób, w jaki pracują, o ile nie są to osoby, które jakby poszerzają swoje wiadomości i takie podejście też holistyczne bardziej do zdrowia, właśnie o cały szereg różnych innych dostępnych materiałów, których jest teraz naprawdę mnóstwo. Jeżeli ktoś chce, to może, ale to też jest oczywiście kwestia pieniędzy, kwestia czasu. Nie każdy sobie może na to pozwolić, prawda? Każdy ma różną inną sytuację, tak samo lekarze są normalnymi ludźmi. I oni po prostu nie mają, nie zdają sobie sprawy z tego, że u podłoża wielu schorzeń, wielu stanów jakichś psychicznych, u podłoża generalnie jakości naszego życia kryją się właśnie rzeczy, sprawy takie, na przykład jak kandydoza w większości, naprawdę w wielu, wielu przypadkach. Co więcej, oni są nauczeni, w jaki sposób pracuje się z danymi schorzeniami i tak to właśnie robią. Oczywiście bardzo często za sprawą niestety antybiotyków, gdzie ja tutaj nie mówię oczywiście w tym nagraniu, nie propaguję tego, żeby absolutnie się od nich odciąć i ich absolutnie nigdy nie stosować, bo są takie sytuacje, kiedy są absolutnie niezastąpione. Tak samo jak przeróżne zabiegi jakieś w szpitalu, zabiegi, które, sytuacje, w których dla ratowania już życia są wykonywane jakieś bardziej drastyczne kroki. Natomiast w większości przypadków, kiedy nie mamy świadomości tego, co się z nami dzieje, ponieważ nie przyjmujemy odpowiedzialności za własne życie, spychamy ją na kogoś innego, są to często rzeczy, które my stosujemy z zalecania i które tak naprawdę nam nie pomagają, ale szkodzą.
dlaczego na przykład tak naprawdę przyjęcie antybiotyku, kiedy to nie jest aż takie konieczne, kiedy możemy poradzić sobie z daną dolegliwością w zupełnie inny sposób, jest w ogóle absolutną porażką, ponieważ bardziej nam to szkodzi niż pomaga. Oczywiście my możemy odczuć po 3 czy 4 dniach, że czujemy się już lepiej, że schorzenie jest już jakby dobiega końca. Natomiast o ile to jest sprawa też tego, bardzo już samo wyjście do lekarza dla wielu, wielu osób sprawia, że automatycznie czujemy się lepiej, bardzo, bardzo szybko. Dlaczego? Dlatego, że my w to wierzymy. My mamy w sobie zakodowane i łączymy to, że wyjście do lekarza, aha, idę do lekarza, czyli na pewno już będę zdrowa. Ja nie mówię, że to nie jest dobre, bo to bardzo często oczywiście pomaga, jeżeli mamy takie silne przeświadczenie. Natomiast zdajemy sobie z tego sprawę, z tego, że to, po co sięgamy, te wszystkie środki chemiczne, bardzo silne często, medyczne, one uszkadzają naszą florę bakteryjną, uszkadzają nasz organizm i potem na przykład po jednej serii antybiotyku nasz organizm potrzebuje około 2 lat do tego, żeby wrócić do jakby tej sytuacji sprzed jego wzięcia. Tak samo jeżeli chodzi o środki hormonalne, antykoncepcyjne, tabletki. Ja przez wiele lat również z nich korzystałam, zupełnie nieświadomie, nie wiedząc, jak bardzo wyniszczam sobie swój organizm, bo tak naprawdę wszystko, całe źródło naszego zdrowia, naszego samopoczucia, absolutnie centrum naszego zdrowego istnienia kryje się w naszych jelitach, w naszej florze bakteryjnej. Poczytajcie sobie o tym, to jest niezwykle ważne. I oczywiście tutaj wracając do tematu, ponieważ to jest temat rzeka, naprawdę. Ja po pierwsze nie jestem tutaj żadnym specjalistą, żeby się jakoś wypowiadać w fachowy sposób. I to nie mówię specjalistą w takiej medycyny klasycznej, ale specjalistą jest mnóstwo teraz cudownych, czy to lekarzy nawet z tego nurtu klasycznego, którzy poszerzyli swoją wiedzę już o ten aspekt właśnie taki bardziej podejście holistyczne, lub też osób, które tylko typowo w tym operują, w tym pracują, na tym się opierają, na takim holistycznym podejściu. To są osoby, które by mogły to wszystko właśnie fajnie, fachowo wyjaśnić. Polecam Wam natomiast skorzystanie z książek. Przeczytanie książki jest absolutnie jak najbardziej wystarczającą rzeczą do tego, żebyśmy mieli już zrozumienie tego, co się w nas odbywa. I teraz tak, jeżeli macie jakieś poważniejsze schorzenia, jeżeli macie jakieś stany psychiczne gorsze, jakieś schorzenia, to jest inna kwestia. Często psychotropy dostaje się na rzeczy, które w ogóle nie są powiązane tak naprawdę z naszą psychiką. To są jakby efekty uboczne tego, co się odbywa w nas i bardzo często jest to związane właśnie z kandydozą, czyli zagrzybieniem naszego organizmu. Kandydoza sama w sobie, znaczy w ogóle te grzyby, one mają oczywiście prawo istnienia i są nam bardzo potrzebne, jeżeli są w naszych jelitach i tam sobie fajnie żyją pokojowo z tymi wszystkimi dobrymi bakteriami, które są w naszej florze bakteryjnej i sobie tam razem funkcjonują. Każdy ma jakąś swoją funkcję, jest do czegoś potrzebny i to jest absolutnie wtedy ok. Problem pojawia się wówczas, kiedy ta równowaga zostaje zachwiana i kiedy właśnie te grzyby zaczynają jakby przeważać. Zaczyna ich być dużo, dużo więcej niż tego wszystkiego, co tam ma być pozytywnego w naszych jelitach i w tym momencie powolutku one zaczynają się rozprzestrzeniać i bardzo często trafiają właśnie do naszego krwiobiegu. W momencie, kiedy trafią do naszego krwiobiegu, po prostu zostają, obsadzają się w całym naszym organizmie i powolutku się tam rozmnażają. I oczywiście wpływają na znaczny spadek naszego samopoczucia. To może przybierać przeróżne formy, jak również bardzo źle wpływają na pracę naszych narządów. I potem już oczywiście, jeżeli nie zwrócimy na to uwagi, jeżeli nie zaczniemy coś z tym robić, zaczynamy mieć jakieś symptomy, coś nam się dzieje niedobrego z jakimś tam narządem, czyli mamy jakieś takie już bardziej niepokojące objawy, idziemy do lekarza i potem lekarz zaczyna nas konkretnie traktować ten dany symptom w tym danym na przykład narządzie. Mamy na przykład problem, nie wiem, z nerkami, z wątrobą, zaczyna tam operować, często to już właśnie dochodzi nawet i do operacji, kiedy są jakieś tam narządy wycinane wręcz.
nie dochodzi się po prostu do źródeł, nie wie się, co jest u źródła, nie chce się nawet tego chyba wykryć, w ogóle się nie proponuje tego typu badań. Kiedy ja sama indywidualnie, prywatnie poszłam zrobić sobie badania kandydozy pierwszy raz 2 lata temu, to rok z hakiem temu, to w ogóle dziwiono się, że ja chcę takie badanie wykonać. Kiedy chciałam je powtórzyć miesiąc temu, pani w ogóle była, no ale pani przecież robiła sobie je rok temu, to po co? To po co jeszcze raz? I tak, kiedy ostatnio moja znajoma pojechała do Polski i chciała je sobie wykonać, w ogóle jej powiedzieli, że a to pani sobie wydziwia, po co takie coś robić w ogóle? A w ogóle to jest niemożliwe, żeby zrobić sobie tak z krwi, to tutaj możemy tylko zrobić jakąś tam inną metodą, wymaz z gardła czy coś takiego. Nie dajcie się na to nabrać, nie słuchajcie takich rzeczy, sprawdźcie to sobie, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Ja od wielu lat, odkąd zaczęłam żyć w dużo bardziej świadomy sposób, naprawdę odżywiam się super zdrowo. Jedzenie w większości kupuję organiczne, codziennie sobie wyciskam zielone soki, nie jem praktycznie w ogóle już cukru od wielu lat. Natomiast no przyznam, że sięgałam zawsze po sporo, jakby w każdej porcji, czy tam obiadowej, czy na kolację, było dosyć dużo tych takich produktów mącznych. Ja się po prostu lepiej czułam, o dziwo. No, dlaczego tak było? Bo oczywiście to jest związane z czymś, co w sobie gdzieś tam chcemy stłumić, zatkać, jakieś emocje, coś takiego, czego nie chcemy czuć. Zajadamy to, tak? I często to może być tak dobrze zakamuflowane, że nawet właśnie u osoby świadomej jakby nie jest to takie oczywiste. I tutaj nawet powiedziałabym, że u osób żyjących świadomych jest to często nawet mniej wyraziste, ponieważ nam się wydaje, o ja już jestem taka świadoma, że na pewno ja już nie mam takich sytuacji w swoim życiu, ja już nie zajadam, ja już nie tłumię żadnych emocji, bo ja już tak wiele emocji przepracowałam, uwolniłam tego, co mi nie służy. I również było tak w moim przypadku, ja również miałam takie poczucie, ale tak jak zawsze mówię, proces powrotu do bycia sobą, proces rozwoju osobistego, duchowego jest procesem na całe życie. To się nigdy nie kończy i zawsze pojawia się kolejna warstwa. I tak właśnie też w moim życiu ponownie silnie zaakcentował się właśnie temat kandydozy, która nie jest o tyle jakby schorzeniem organizmu, pomimo tego, że w tym momencie mam ją ogólnoustrojowo, mam ją we krwi i muszę też na planie fizycznym to przepracować i sobie z tym poradzić. Oczywiście ponownie powtarzam, przejmując odpowiedzialność za ten proces całkowicie, wspierając się pomocą ludzi, którzy się na tym znają, ale jednocześnie przejmując za to absolutną odpowiedzialność, czyli wybieram nie sięgać po antybiotyki, które wiem, że tylko pogorszą na dłuższą metę sytuację, natomiast decyduję się zrobić to w sposób naturalny, w sposób, który wzmocni mój organizm i sprawi, że zacznę dochodzić do balansu w samej sobie. I tak jak mówiłam wcześniej, ja dawniej, na początku też to była kwestia nie do informowania, ponieważ ja się nigdy na tym w ogóle nie znałam. Jak to się mówi, nic się nie dzieje przypadkowo, ale tak naprawdę można by sobie mówić, że od przypadku do przypadku gdzieś tam zaczęłam słuchać, bo zaczęłam po prostu szperać już jakiś czas temu, już lata temu, dlaczego mam zawsze mało energii, dlaczego mam zawsze problemy z cerą, dlaczego mam słabe włosy, dlaczego mam słabe paznokcie. Dlaczego często mam spadki nastroju, nie mam energii. Zaczęłam szukać, czy to jest normalne, czy to jest naturalne. I oczywiście jak wchodzi się w cały ten taki świat właśnie metafizyczny i przebudzony i dużo się o tym czyta, to zaczyna do nas docierać, że to nie jest normalne, że to nie jest nasz naturalny stan istnienia. I wtedy człowiek w większości przypadków zaczyna gdzieś tam szukać. I ja również to rozpoczęłam, początkowo testowałam się też na wiele innych rzeczy, gdzieś tam chciałam znaleźć, o co tu chodzi. Wszystko mi wychodziło ok, aż w pewnym momencie pak. Znalazłam jakieś jedno zagraniczne nagranie na YouTube na temat kandydozy, potem znowu coś tam przeczytałam na ten temat i przetestowałam się, zrobiłam badanie krwi, ponieważ tutaj podkreślam, że często badanie kału czy badanie jakieś inne sposoby, są przeróżne sposoby na testowanie tego, nie są dokładne. Oczywiście, jeżeli robi się je prywatnie, no to troszkę trzeba za nie, ja za nie zapłaciłam chyba 230 zł,
tam można zniżkę, jeżeli się ma kartę stałego klienta w tych przychodniach, które są na terenie całej Polski, diagnostyki uzyskać, to jest około 180 zł. Czeka się 2 czy 3 tygodnie na wyniki, natomiast to już wyraźnie pokazuje, czy ma się tą dolegliwość, czy grzyb zajął nasz organizm, a w większości przypadków gwarantuję Wam, że tak jest. I w jakim to jest już stopniu natężenia. Teraz niezależnie w jakim to jest stopniu natężenia, w większości przypadków to już będzie na pewno dosyć zaawansowane, musimy wziąć odpowiedzialność za własne życie i zacząć sobie z tym radzić. Czyli sięgamy po różne źródła dostępnych informacji na ten temat. Ja na przykład ostatnio kupiłam sobie książkę Nie daj się zjeść grzybom Candida. Autor to jest chyba Andrzej Janusz. Umieszczę poniżej nagrania nazwisko, imię i nazwisko autora. Wcześniej miałam też dużo różnych poradników ściąganych, zakupowanych online w języku angielskim. Tylko tak jak mówię, ja na początku nie byłam do końca jakby doinformowana i mi się wydawało, że po takim krótkim okresie całkowitego obcięcia cukrów, węglowodanów w nadmiarze i stosowania jakichś takich pomocniczych naturalnych rzeczy, że to mi się wszystko oczyści w przeciągu kilku miesięcy i potem już poprzez sam fakt zdrowego jedzenia już to nie będzie powracać. Natomiast to jest bzdura, ponieważ kandydoza to nie jest takie byle co. Absolutnie można to wyleczyć, można znowu powrócić do normalnego stanu samopoczucia, którego ja tak naprawdę chyba nie znam nawet, bo podejrzewam, że cierpię na tą dolegliwość przez większość swojego życia. Tylko po prostu to wymaga czasu. Zmiana diety jest tu oczywiście kluczowa, absolutnie. Wymaga to około pół roku do roku, w zależności od stadium zaawansowania takiego bardziej rygorystycznego programu właśnie dietetycznego, ale tutaj też zaznaczam, żeby sobie nie wkładać do głów, że to jest jakaś dieta, na którą my przechodzimy, bo jak my sobie wkładamy do głowy, że to jest dieta, to automatycznie pojawia się w nas opór i coś takiego, oj, czy ja sobie poradzę, czy dam radę, już się nastawiamy, że sobie czegoś odmawiamy, że z czegoś rezygnujemy i jest nam potem dużo ciężej. Nie podchodźmy do tego w ten sposób. Podejdźmy do tego w ten sposób, że teraz robimy coś ekscytującego, coś cudownego dla siebie, powracamy do pełni naszej funkcjonalności, do pełni naszego potencjału, który tutaj mamy i który jest po prostu tłumiony, nie jest wykorzystywany, do pełni zdrowia, do pełni witalności, bo tak się właśnie dzieje. Natomiast jest to proces i jest to proces no nie taki prosty. Ja Wam powiem, że zaczęłam swój dopiero kilka dni temu, znowu tak naprawdę poważnie do tego podeszłam. I oczywiście będę to kontynuować, dlatego zaczynam serię tych nagrań, ponieważ wierzę, że to jest bardzo, bardzo ważne dla praktycznie prawie wszystkich z nas. Jeżeli przetestujecie się na kandydozę i stwierdzicie, że ją macie, zacznijcie nad tym pracować, ponieważ jest to źródło późniejszych wielu, wielu schorzeń i oczywiście nawet i śmierci, ale tu już nie będę wchodzić w dalsze takie już jakieś czarne scenariusze, bo nie o to chodzi. Jeżeli nie macie jeszcze jakichś silnych symptomów, to naprawdę jest to teraz jeszcze takie stadium, które możecie absolutnie, absolutnie jeszcze opanować. Teraz, żeby już nie przedłużać tej pierwszej części nagrania, myślałam, że to troszkę krócej wyjdzie, ale chciałam troszkę jakby opisać to wszystko, co się dzieje. Przejdźmy teraz, zakończę tą pierwszą część i do usłyszenia w kolejnej, drugiej części nagrania o kandydozie.